jednak Państwo przywitam. Na naszym przedostatnim spotkaniu w Szewskikowskim ja bardzo prosiłam Pana Profesora, żebyśmy to spotkanie mieli na wystawie, bo jednak możemy zobaczyć te rzeczy na wyciągnięcie ręki, nie? A to jednak nie jest to jak na ekranie, ale tak będzie, tak. Także i tak jakbyśmy jeszcze rozmawiali wczoraj, że ja mam takie wrażenie, też czytając to, co Pan Profesor napisał w wiadomości bez przewodu, to już jest pierwszy artykuł, pierwsza połówka tego artykułu o wystawie, że my jednak, ja tak mam takie poczucie, że nie doceniamy tego wydarzenia, które miało miejsce w tym 1903 roku, nie doceniamy. I dlatego, że biorąc pod uwagę te właśnie polsko-niemieckie, to, że w jednym czasie się rodziły te idee i niemieckiego muzeum, i polskiego muzeum, to się w Cieszynie działo na wszystkich polach, prawda? We wszystkich dziedzinach zawsze była ta rywalizacja polsko-niemiecka i to się tak fantastycznie objawia w tych działaniach przy powstawaniu obu muzeum, trzeba powiedzieć to muzealnie, ale w tych działaniach przy powstawaniu obu muzeum. To, że się udało społeczności polskiej tą wystawę w 1903 roku zorganizować i która takim echem się odbiła, to ja myślę, że nadal, mimo tej wystawy tutaj, nadal myślę, że my nie do końca będziemy w stanie zrozumieć, jak ważne to było dla polskiej społeczności tutaj w Cieszynie. Także bardzo dziękuję za to, że w ogóle ta wystawa powstała i chyba tak sobie musimy ją tak czytać po kawałku, ale dzisiaj mamy fantastyczną możliwość wysłuchania kuratora wystawy, także ja myślę, że niczego cenniejszego być nie może jak kurator na wystawie. Także bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś tutaj. A jeszcze już, żeby potem mówić na koniec już nie zabierać czasu, tylko powiem, że to ostatnie spotkanie Szewskikowskie, jeśli tylko zapowiem, że będzie na koniec listopada, to dotyczące roku 38, ale o takich rzeczach też mówić trzeba, także już zapraszam Państwa na to ostatnie, a teraz oddaję głos. To ja sobie jeszcze zanim usiądę, to na początek wstanę. Przywitam Państwa, bardzo dziękuję za przybycie. Może troszkę nie jest szczęśliwe z miejsca ze względu na akustykę. Niemniej chciałem oprócz takiego wprowadzenia, które mam nadzieję uda mi się zrobić w 30-40 minut, bo to jest długa historia, oprowadzić później Państwa po tych eksponatach. Koleżanki, koledzy z pracy już mieli okazję być oprowadzani tutaj przeze mnie. Powiem tylko tyle, że wystawa wpisuje się z jednej strony w cykl naszych wcześniejszych wystaw poświęconych kolekcjom, które składają się na nasze muzeum, bo już była wystawa poświęcona Leopoldowi Szersznikowi. Jeśli się nie mylę, troszkę było Konczakowskim gdzieś wspomniane przy okazji rynku. Natomiast to jest, wydaje się, bardzo ważna część naszych zbiorów muzealnych, szczególnie dział historii, z którym przez wiele lat, dziesięcioleci była związana obecna tutaj i dział sztuki Irena Adamczyk, przepraszam, posiada bardzo sporo zbiorów z właśnie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i dział etnografii również posiada, no można by powiedzieć, znaczną część z 6000 eksponatów, no to jakaś powiedzmy sobie 1/4, może przesadzam, ale 1/10 zbiorów to są zbiory Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ale można je również odnaleźć w dziale kartografii, w dziale archeologii, dziale historii. Wystawa powstała, tak już powiedziałem, w oparciu o nasze zbiory, chociaż są rzeczy, które są wypożyczone z Książnicy Cieszyńskiej. Też dziękuję tutaj pani Agnieszce Laskowskiej, która mi przygotowała te wszystkie eksponaty. Nie ma jej tutaj, ale oprowadzam ją osobno tutaj z koleżanką z Książnicy Cieszyńskiej. No i dzięki jeszcze parafii ewangelickiej dwa eksponaty wzbogaciły naszą wystawę, które znajdowały się na tej wystawie w 1906 roku. Jeżeli chodzi o samą wystawę, w ramach której się Państwo znajdują, ona nie ma na celu odtworzyć jej w 100%. Raczej po pierwsze, wiele eksponatów z tamtych czasów nie dotrwało do naszych czasów. Wiele eksponatów, które były na tej wystawie prezentowane, zostało zwróconych, wiele zostało, ale wiele było przechowywanych w złych warunkach, o czym też będę mówił, i nie dotrwało do naszych czasów, tak jak powiedziałem. Druga rzecz, tamta wystawa była na 3 piętrach szkoły, a my mamy tylko 2 sale i w jakimś sensie ta wystawa przypomina wystawę z 1903 roku. A z drugiej strony przypomina to Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, które od 1929 roku już się nazywało Towarzystwem Ludoznawczym. Przypomina pod kątem zasług dla muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim.
wpisuje się w historię muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim. I ta wystawa pokazuje też przekrojowo, czym to Towarzystwo Ludoznawcze się zajmowało. I chociaż miało wpisane w nazwę Towarzystwo Ludoznawcze, to zbiory naprawdę nie były typowo etnograficzne, tylko odzwierciedlały przekrój społeczny ówczesnego społeczeństwa. Od warstw wiejskich poprzez miejskie, aż po arystokrację, bo zresztą tak wystawa była stworzona. A z drugiej strony były to zbiory faktycznie, byśmy powiedzieli sobie, etnograficzne, ale także związane z historią tutejszych wyznań ewangelickiego, katolickiego, żydowskiego, nie pamiętam. Na tej wystawie nie było i za bardzo nie interesowano się prawdopodobnie tą częścią społeczności, ale tak jak już mówiłem, wyznania, archeologia, więc ten zbiór był bardzo pokaźne i to trzeba podkreślić, że mimo, że to było, tak jak mówię, Towarzystwo Ludoznawcze, to te zbiory miały naprawdę wybitny charakter, taki dosyć pokaźny. Niestety ze względu na problemy, z którym będę o też mówił, to towarzystwo się borykało, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, no to te zbiory nie zostały nigdy w pełni opracowane, bo od samego początku osobą, która tym się zajmowała, człowiekiem, orkiestrą tego Towarzystwa Ludoznawczego był Józef Lądzin. Był okres, w którym ktoś inny mu jeszcze pomagał, ale od 1909 roku sam to miał na głowie aż do śmierci w 1929 roku. Czasami ktoś coś tam pomagał, ale to może tyle słowem wstępu. Może zacznę od początku, skąd te zainteresowania kulturą ludową się pojawiły. I nim jeszcze może zacznę opowiadać o początkach, chciałbym podkreślić, że to, co opowiadam, jest... O czym będę opowiadał? Z jednej strony to jest wynik pracy koleżanek, kolegów starszych ode mnie, Janusza Spyry, który też pisał o Lądzinie. To jest praca, można by powiedzieć, też jak gdyby taka związana z przeglądem literatury poświęconej historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego, osób takich jak chociażby Lądzin, jak Ignacy Świeży. To jest też praca nieobecnej tutaj Hanny Grudniewskiej z domu Baron, dobrze pamiętam, która miała wykład i też przez to mam utrudnioną troszkę sytuację. Ona miała wykład o Towarzystwie Ludoznawczym w dniu otwarcia wystawy. Można powiedzieć, jest tu jeszcze praca pana Jerzego Brannego, też była bardzo fajna, jeżeli chodzi o taką historię Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i można powiedzieć, to jest taka kompilacja tych prac plus to coś, co odkryłem w swoich zbiorach, plus przeanalizowałem to, co dostałem też od z Książnicy Cieszyńskiej. To, żeby nie było, że ja to odkryłem, tylko to na to, o czym będę opowiadał, składała się też praca innych osób. Plus oczywiście przejrzenie materiałów źródłowych w postaci informacji prasowych w Gwiazdkach Cieszyńskich, w Przeglądzie Politycznym, w Zaraniach Śląskich, bo to wszystko jak gdyby składa się później też na tą historię. Z tych fragmentów można stworzyć jakąś taką narrację. To gwoli przypomnienia, bo jest tutaj parę osób z Uniwersytetu Śląskiego, studentek i studentów, więc od strony metodologicznej, żeby o tym też mniej więcej wiedzieli, że w takim kierunku idą czasami też te właśnie badania, że trzeba przejrzeć czasami pracę, bo do informatorów już żywych nie dotrzemy. Niestety odeszli bardzo dawno stąd. Dobrze, to ja może zacznę od samego początku, samego jak gdyby takiego troszeczkę zainteresowania kulturą ludową na Śląsku Cieszyńskim. Ja zaczynam od artykułu, który się ukazał w 1929 roku w Zaraniu Śląskim. Artykuł był autorstwa wspomnianego już księdza Lądzina, Poezja Ludowa. On tu wspomina o pewnym jednym wydarzeniu, mianowicie, że gdzieś na początku XIX wieku jakieś towarzystwo z Wiednia prowadziło badanie. Wiadomo, jakie to było towarzystwo. To było towarzystwo muzyczne. Ono prowadziło taką akcję ogólno, można powiedzieć, krajową, nie tylko tutaj na Śląsku Cieszyńskim, ale i w innych rejonach ówczesnej monarchii habsburskiej i wysyłali do różnych części tego państwa takie prośby, takie zapytanie, czy można by było prosić o nadsyłanie różnego rodzaju tekstów o charakterze takim związanym z folklorem muzycznym, tanecznym. I tak też się stało. Trafiło to również na Śląsk Cieszyński. Na Śląsku Cieszyńskim na ten apel odpowiedzieli głównie nauczyciele, między innymi z okolic Skoczowa. Ostatecznie do archiwum trafiło 49
Przepraszam, około 42 pieśni. To jest jedna z nich, która się zachowała. Oto pisał Pulowski, bo dotarł do tych materiałów. Tam jakiś nauczyciel Zając był. Jak Państwo by przeglądali Zaranie Śląskie, to jest więcej tych tekstów poświęconych tym pieśniom. A to jest jedna z tych, które się zachowały, gdzie były przesłane linie melodyczne oraz słowa, bo niektóre miały tylko sam tekst albo jakieś wiązanki okolicznościowe, natomiast nie wiadomo też skąd pochodziły. Oczywiście to jest jeden z takich pierwszych aspektów wcześniej, bo to jest 1819 rok, kiedy ta akcja dotknęła, objęła również Śląsk Cieszyński, ale to też dzięki tutaj obecnie Irenie Adamczyk, kiedy załatwiłam bardzo fajną publikację. Ona była, z tego co dobrze pamiętam, wydana w Brnie. Mniej więcej takie zainteresowania kulturą ludową już były też wcześniej, w 1814 roku ktoś przyjechał, bo to nie mają autorów te prace dokładnie, z tego co dobrze pamiętam, przedstawione, ale to są jedne z przedstawień kultury ludowej, strojów ludowych i tych zainteresowań, które można powiedzieć od końca XVIII przez cały okres romantyzmu były skierowane na tą kulturę ludową. I to co Państwo widzą, to są jedne z pierwszych przedstawień stroju cieszyńskiego, gdzie można dla tych, co się tym interesują, zainteresować. Ta publikacja jest, nie są opisane, natomiast warto sobie przejrzeć. To było pierwsze takie zorganizowane działanie. W następnych dziesięcioleciach oczywiście to zainteresowanie kulturą ludową też się pojawiało w innych pracach takich, powiedzmy sobie, Jakuba Alta z lat 40., gdzie możemy zobaczyć w stroju cieszyńskim. To jest chyba na rynku w Cieszynie, można przypuszczać, przedstawia panie, które przybyły na targ, rozmawiają z jakimś panem. Henryk Jastrzębski, związany z Jabłonkowem, tu można powiedzieć, zarządca, który też miał zainteresowania, właśnie wykonywał akwarele i był autorem różnego rodzaju prac, chociażby przedstawiających górali śląskich. Józef Manes, który tutaj też z Pragi przyjechał, czeski taki romantyczny malarz, i on też jest autorem kilku prac, więc te zainteresowania kulturą ludową były po części podyktowane, znaczy interesowano się z tym strojem, to jest, co jest eleganckie, co jest wyjątkowe, i to jest jeden, powiedzmy sobie, aspekt. Oprócz tego funkcjonowały też takie teksty zainteresowania kulturą ludową czy życiem ludu cieszyńskiego, osób, które odwiedzały Śląsk Cieszyński, a ówczesne księstwo cieszyńskie przy okazji jakichś innych podróży. Przykładem może być tylko Wincenty Pol, który przybył na Śląsk Cieszyński w 1843 roku z myślą, żeby dotrzeć do źródeł Wisły, bo zresztą Wisła była w tej myśli narodowej polskiej, no, królową polskich rzek, no i trzeba by było dotrzeć do tych źródeł, i oni próbowali odnaleźć. Jedną z tych osób, takich pierwszych, które... On nie był pierwszy. Jeszcze jedna osoba była w 1830, bodajże siódmy, wyleciało mi teraz nazwisko, ale Wincenty Pol zanotował taki obszerniejszy opis, taki etnograficzny, próbę podzielenia, i to jest dosyć ciekawe, on tutaj nazwał właśnie górali śląskich jako jabłonkowskich, wyodrębnił. I to jest fragment z książki, która została wydana w 1851 roku, Rzut oka na północne stoki Karpat. I tam jest taki podział górali, gdzie mieszkają wokół Wisły. I to jest jedna z takich pierwszych informacji etnograficznych, stricte skupione na tej tematyce. To jest jedna rzecz. Kolejną, jak gdyby, taką postacią to była podróż do Wisły Ludwika Zeichnera. Jak Państwo, ktoś był przy źródełku Wisły Białej, to tam jest tablicka z Zeichnerem. To on próbował dotrzeć również do tych źródeł Wisły, jemu się udało, i w tym, w podróży, bo to była Biblioteka Warszawska, wydała w 1850 roku, on podróż odbył rok wcześniej, opisywał tą kulturę górali śląskich, pewne informacje, bo to zawsze było tak skonstruowane, że oprócz tych informacji związanych z kształtem terenu, z informacji geologicznymi, przyrodniczymi, to tam był wpleciony jako część tego naturalnego środowiska ten miejscowy góral. I w taki sposób pojawiały się te, powiedzmy sobie, informacje. Troszeczkę spoza Śląska Cieszyńskiego już przeskoczyłem. To jest tekst autorstwa Lucjana Malinowskiego, Życie ludowe na Śląsku, i to była już praca stricte ludoznawcza, etnograficzna, językoznawcza, gdzie on dokonuje porównania. Odbywa w 1869 roku podróż na Śląsk Cieszyński,
Cieszyński i opisuje nie tylko Śląsk Cieszyński, również ten Śląsk Pruski i opisuje dialekt, język, jak się ubierają, zwyczaje i tam są fajne, ciekawe informacje, na przykład typu, na przykład, że górale nie przywiązują do dziewictwa góralek zbytniej uwagi, a jak kobieta się tam urodzi dziecko, zowitkę, no to najczęściej ten, który jest sprawcą tego dziecka, no bierze tą kobietę za żonę i takie są, i one są mniej moralnie się prowadzą niż te w okolicach Cieszyna. To są takie historie, to można, to jest ciekawy w ogóle wątek. Oczywiście ja już przeskoczyłem do lat 40., tam 49, 69, ale równocześnie zaczęły się tutaj wraz z Wiosną Ludów działania ludoznawcze, które łączyły się z działaniami takimi politycznymi. Tutaj macie Państwo po lewej stronie pana Ludowita Sztura, można powiedzieć ojca słowackiego ruchu narodowego, odrodzenia narodowego, z którym spotkał się pan po prawej stronie, niejaki pan Paweł Stalma, który przybył do Bratysławy w 1843 roku, uczestniczył na zajęcia tego oto Ludowita Sztura i ten pan zaraził tego pana, bo on już był świadomy, był przedstawicielem takiego nurtu panslawistycznego, marzeń o utworzeniu niezależnej, czy protekcji ze strony Rosji po to, żeby Słowianie uzyskali niepodległość, bo trzeba pamiętać, że w tych czasach poza Rosją nie było żadnego słowiańskiego niepodległego państwa. I tylko Rosja. Później, w późniejszych czasie się pojawiały i to był zawsze ten zwrot w kierunku też kultury ludowej, gdzie traktowano kulturę ludową jako nieskażoną kosmopolityzmem, ponieważ elity, szlachta, mieszczaństwo było już skażone niemieckością, więc my musimy dokonać zwrotu w kierunku kultury ludowej. I można powiedzieć, cały ten ruch panslawistyczny w Czechach, w Polsce był skierowany w kierunku Rosji. Wyjątkiem był ruch w Polsce, który miał doświadczenia z Rosją i kiedy był zjazd panslawistyczny w Pradze, to tam Polacy ostro zaprotestowali, a my nie chcemy protekcji Rosji, bo my mamy z tą Rosją złe doświadczenia. Niemniej Stalmach w kontakcie właśnie ze Szturem jak gdyby łyknął, tak powiem kolokwialnie, ten nurt narodowy. Zresztą on mu zwrócił uwagę, że jesteś Polakiem, jak jesteś ze Śląska Cieszyńskiego. I po powrocie praktycznie rozpoczął takie badania ludoznawcze. Wtedy on studiował oczywiście w Bratysławie teologię, natomiast po powrocie rozpoczął notatki, zaczął zbierać pieśni ludowe, słowiańskie, ale również miejscowe. Ja Państwu później pokażę notatki pana Pawła Stalmacha, które są wypożyczone właśnie z Książnicy Cieszyńskiej, a które znajdowały się w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Więc to jest jedna z takich bardzo ważnych postaci, Paweł Stalmach. Na pewno kolejną postacią ma Państwu znana sylwetka, czyli Andrzej Cinciała. I on był autorem zresztą też i pożekadeł, powiedzeń ludowych na Śląsku Cieszyńskim oraz również słownika dialektologicznego, który został zgłoszony później w Krakowie. To była Akademia Umiejętności, tak to się nazywało, Polska Akademia Umiejętności, została wyróżniona. Ona się nigdy nie ukazała drukiem, tylko był rękopis. Chyba kilkanaście lat temu albo 20 lat temu Wisła reprint chyba wypuściła, z tego co dobrze pamiętam. Więc to były też takie zainteresowania. To byli działacze narodowi, którzy łączyli działalność narodową, polityczną z zainteresowaniami kulturą ludową, ponieważ ta kultura ludowa, można powiedzieć, włączała też tą społeczność lokalną w objęcia tego nacjonalizmu. Ja używam tutaj w kategorii nacjonalizmu jako kategorii opisowej, nie w takim negatywnym znaczeniu, gdzie jak gdyby podstawą jest naród w centrum uwagi i tak jak mówiłem, tam była obecna ta kultura ludowa, bo uważano, że to jest to coś, co jest esencją narodu. Tam szukajmy tej, zresztą cały ten nurt, jakby to powiedzieć, romantyczny szedł też w tym kierunku zainteresowania kulturą ludową, zwyczajami, chociażby Chopin, który był inspirowany muzyką ludową. Oni chodzili tam po tych wioskach Kolberg, spisywali te piosenki, przerabiali, robili z tego opery, operetki różnego rodzaju. To był cały taki, byśmy sobie powiedzieli, nurt i on miał również swoje odzwierciedlenie
osiedlenie na Śląsku Cieszyńskim, tylko w porównaniu do innych części Polski, Polski zaborowej, bo tam traktowano też tą etnografię jako pewien element utrzymania świadomości narodowej. Tamtym zajmowała się arystokracja wywodząca, czy inteligencja wywodząca się z arystokracji. Natomiast na Śląsku Cieszyńskim, tak jak miało to miejsce na Słowacji, czy w Czechach, robiła to inteligencja wywodząca się z drobnomieszczaństwa, czy z tych plebejskich warstw. Przy czym to też nie traktujmy, że wow, wszyscy byli tacy. Nie, ci ludzie, tak typu powiedzmy sobie Stalmach, Cięciała, oni też sroce spod ogona nie wypadli. Oni już mieli też rodziców, którzy znajdowali się w tych strukturach, nie stanowili najniższej klasy warstwy wiejskiej, tylko już byli jakimiś zarządcami albo wójtami. Oni mieli pewne też już, jakbyśmy powiedzieli tak współcześnie, jakiś taki społeczny background i byli pchani do tej edukacji, więc na to warto zwrócić uwagę. Można powiedzieć, że te początki ludoznawstwa i pracy narodowej, oczywiście palmę pierwszeństwa miała społeczność ewangelicka, bo osoby, o których tutaj mówię, to są... Ojejku, i to wiedziałem, że to mi się, powiedzmy, stanie. W każdym bądź razie, zanim doszło do powołania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polacy podpatrywali troszeczkę Czechów. Czesi zrobili parę takich eventów, byśmy powiedzieli po dzisiejszym współczesnym językiem. Mianowicie robili takie narodopisne wystawy. I ktoś, kto pisał te artykuły do Gwiazdki Cieszyńskiej, bo redaktorzy, no tu jest anonimowy w każdym bądź razie, odnotowywali, publikowali na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej, że oto w Opawie miała miejsce wystawa w 1893 roku. Dokładnie ona miała, to jest z 93 roku, raczej z września, przepraszam, nie 93 roku, tylko z 1893 roku, to dotyczy września. Od 3 do 12 bieżącego miesiąca, to jest września 1893, miała miejsce taka wystawa i tam opisywali, co się działo. Zafascynowani tą wystawą, którzy tam byli, co tam można było, powiedzmy sobie, zobaczyć, stworzyli odezwę, żebyśmy sobie może tutaj w Cieszynie też taką wystawę etnograficzną zrobili. Fajnie by było. I tu jest jedna z takich odezw i tu jest prośba, że może że w Cieszynie, że po tej odezwie jednej zaczęli ludzie przysyłać. Nie wiemy, co się stało z tymi eksponatami, ale gdzie ostatecznie co się z nimi stało. Natomiast była też taki pierwszy manifest, jak wystawę etnograficzną zrobić. Co trzeba na tą wystawę etnograficzną przynieść? To jest 1893 rok i tu jest cały wypis, ja bym to mógł powiększyć. Tu Państwo znajdą sobie, jak będą mieli czas, kiedyś przyjdą, to sobie to przeczytają. Jakie sprzęty różne gospodarskie do pomieszczeń i wygody. One miały pokazywać, jak ten lud żyje i funkcjonuje, więc to była jak gdyby taki manifest, co zbierać i po co. I to jest, i żeby może kiedyś by jakieś tam Muzeum Narodowe stworzyć. I że zbiór taki będzie miał wielką wartość, bo ma między innymi służyć dokładnym zbadaniu nazw gmin, miejscowości, czyli to było, powiedzmy sobie, takie, powiedzmy, większe, powiedzmy sobie, działanie. Długa wystawa to była wystawa w Orłowej w 1894 roku, znowu zrobiona przez czeskie środowiska i to też również miejscowej społeczności polskiej się podobało, że to jest bardzo, powiedzmy sobie, fajna. I trzecia wystawa to był 1895, to była taka wielka, powiedzmy sobie, potężna wystawa i jest opis, co na niej się pojawiało. Nie były tylko tam tematy etnograficzne, ale były również wystawy przemysłowe, tym, czym mogły się ówczesne Czechy pochwalić jako czymś wyjątkowym, jakim czymś postępowym i przynależnym do kręgu cywilizacji zachodniej też poniekąd, ale była tam część również etnograficzna, jest opis tej Pragi i co tam można było sobie znaleźć. Natomiast przechodzimy powolutku do samych pomysłów, bo to było w wystawie. Natomiast mniej więcej jak pojawiały się wystawy w Opawie, to pojawiały się też idee, a może by tak to muzeum jakieś założyć tutaj w tych terenach. I jedną z takich osób, która na to wpadła, to jest odezwa, prośba z 1893 roku niejakiego Bogumiła Hoffa,
który on tutaj przybywał już wcześniej na Śląsk Cieszyński, między innymi opublikował w 1885 roku w tygodniku bodajże ilustrowanym, tak, opis swojej pierwszej podróży do Wisły, jak się udawał, i tam się znajdowały również informacje takie etnograficzne. Część tych informacji znalazła się później w publikacji, która została wydana w 1888 roku. To jest akurat reprint, który był już pod koniec XX wieku wydany, ale on zbierał, napisał pierwszą część, Lud Cieszyńskiego, właściwości, siedziby oraz obraz etnograficzny. To jest tak naprawdę monografia Wisły. I on chciał napisać drugą część poświęconą góralom śląskim i stąd pojawiła się ta odezwa. On prosił o stworzenie, o nadsyłanie rzeczy i postulował stworzenie czegoś na wzór archiwum, z którego można by było korzystać na przyszłość i pisać. On chciał, tak mówiłem, napisać drugą część, tak żeby on miał dostęp do materiałów, które mu umożliwią napisać książkę, ale żeby również tych materiałów inni kojarzyli. I tutaj jest co, jakie powinny działy na przykład takie archiwum zawierać, albo o czym chciałby pisać, zwyczaje, żeby to zacząć zbierać. To jest 1893 rok. Ci, którzy znają historię Bogumiła Hoffa, to wiedzą, że on nie napisał drugiej części. Dwa lata później odszedł z tego świata. Natomiast na pewno zasłużył się dla mieszkańców Wisły i dla Wisły jako promotor tej miejscowości, zakochany w tej miejscowości. Zresztą pisząc monografię Wisły etnograficzną, korespondował również z niejakim Oskarem Kolbergiem. Zachęcając go tutaj, żeby Oskar Kolberg odwiedził go, wysyłał mu też te teksty, była korespondencja zresztą w dziełach Oskara Kolberga wybranych. Możecie Państwo znaleźć niektóre listy, które pomiędzy sobą wymieniali. Więc jest to jeden z takich pierwszych postulatów: stwórzmy muzeum, stwórzmy raczej archiwum, bo tu jeszcze nie jest mowa o muzeum. Natomiast tutaj jest wspomniany Andrzej Cięciała. O, i ten oto pan w 1894 roku na łamach przeglądu politycznego dodatku do Rolnika Śląskiego publikuje odezwę do ziomków, w której wzywa do stworzenia jakiegoś miejsca, żebyśmy zbierali rzeczy związane z tym, jak nasi przodkowie żyli, żeby ci, co przyjdą po nas, wiedzieli, kim myśmy byli i jakie są ich korzenie. To był, można by powiedzieć, taki manifest też, byśmy powiedzieli, miejsca pamięci w takiej terminologii antropologii pamięci. Byśmy powiedzieli, że chciał stworzyć miejsce, w którym zdeponowane byłyby wszystkie rzeczy, nie tylko literatura, ale przedmioty, którymi ludzie się otaczają. To jest 1894 rok. Jednak do PTL-u najbliżej nas prowadzi następny manifest, to jest, który został opublikowany w 1896 roku autorstwa Ignacego Świeżego, przewodniczącego dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu śląskiego. To była taka organizacja oświatowa katolicka, chciała publikować książki, prowadzić działalność edukacyjną w duchu katolickim, wzorowana na czeskich też organizacjach. I on był autorem odezwy do rodaków śląskich, który mówi, że chcieliby stworzyć Muzeum Śląskie w Cieszynie i proszą o nadsyłanie eksponatów do siedziby dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkantra, które w tym czasie znajdowało się na Starym Targu, kamienica numer 4, brama numer 4. Ja później zdjęcie Państwu pokażę, jeszcze przejdę do historii Muzeum Zbiorów. W każdym razie ten apel się opublikował. Niektórzy mówią, że być może to sam Józef Lądzin był autorem tych słów, a Ignacy Świeży się podpisał. I rozpoczął się cały proces, powiedzmy sobie, zbierania. Nim dojdę do następnej rzeczy, to chciałem wspomnieć, że Ignacy Świeży pomiędzy apelem
Cięciały, a odezwą, stał się członkiem korespondencyjnym Muzeum Polskiego w Rapperswil. To Państwu, żeby pokazać, tu jest Jezioro Curyskie, tu jest Curych, a Rapperswil jest mniej więcej tutaj. I tam niejaki, no, zainteresowany sprawą polską Agatą Giller i Władysław Plater, szczególnie Władysław Plater, ten zameczek, który za kamerą tam widać, postanowił odremontować, wydzierżawić na 99 lat i stworzyć muzeum, w którym będą przechowywane pamiątki związane z kulturą polską. I świeży stał się w 1995 roku członkiem korespondencyjnym tego stowarzyszenia. To muzeum z tego zamku zniknęło w 2022 roku. Pozostałości zbiorów zostały przeniesione do byłego hotelu w tej miejscowości. Natomiast w tym samym roku, w którym w 1895 roku, kiedy Ignacy Świeży został członkiem korespondencyjnym tego Rapperswil, do tego muzeum sprowadzono serce m.in. Kościuszki. W 1927 roku zbiory tego muzeum, starodruki, mapy, włącznie z sercem Kościuszki, przewieziono do Warszawy. Niestety podczas II wojny światowej one były zgromadzone w gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Podczas powstania warszawskiego uległy zniszczeniu. Spalono, jak Państwo są, to chyba tam jest, na Zamku Królewskim jest chyba taki słój wielki ze spalonymi dokumentami podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. To prawdopodobnie tam są dokumenty też, które były składowane i przywiezione do Warszawy w 1927 roku. Więc to taka malutka historia, tutaj to wrzuciłem. I wracam znowu do odezwy w tym samym numerze, w którym się pojawiła informacja o otworzeniu Muzeum Śląskiego, redakcja Gwiazdki Cieszyńskiej już przygotowała dialog pomiędzy Jurą a Jankiem. Ci, co znają miejscowi, to wiedzą, że to były takie dialogi satyryczne, troszeczkę stanowiące komentarz do wydarzeń, które miały miejsce na terenie tutaj Cieszyna i w okolicy. I tam się już pojawia informacja, że będą chcieli muzeum w Cieszynie zrobić. Właśnie tu jest odwołanie do Jana, do Boga na Starym Targu, że pięknych misek i tak dalej, że będą zbierać rzeczy. Najfajniejsze jest to, że już tydzień później w Gwiazdce Cieszyńskiej pojawiła się już informacja, że pierwsze zbiory do tego muzeum nadesłał między innymi Teodor Bulik, który później pomagał przez następne lata, za chwileczkę będę też o nim opowiadał, pomagał później księdzu Lądzinowi i wspierał te zbiory mającego powstać w przyszłości Muzeum Śląskiego w Cieszynie. Trzeba pamiętać, że w tym samym czasie również Rada Miejska planowała stworzyć tutaj muzea. Dopiero poza Szecznikowskim pierwszym muzeum takim miejskim było Muzeum Miejskie Niemieckie na Starym Targu, w miejscu, gdzie pan Wałga ma, w tej kamienicy, gdzie pan Wałga ma swój warsztat, to tam znajdowało się to Muzeum Niemieckie, a jakieś 20 metrów dalej były zbiory Muzeum Śląskiego, które zbierało właśnie Muzeum Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkanda. Praktycznie akcje zbierania prowadziło towarzystwo przez cały czas, wykorzystując struktury m.in. Związku Katolików Śląskich, którego przedstawicielem był Lądzin. Oni opublikowali odezwy, żeby księża i nauczyciele zbierali te rzeczy i przysyłali. Natomiast nim przejdę do następnego zdjęcia, pod koniec XIX wieku, raz, że Ignacy Świeży podupadł na zdrowiu, dwa, samo dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra przechodziło kryzys, taki powiedzmy sobie w działalności, prawie upadło i pojawił się problem, co dalej z tymi zbiorami, które zaczynają napływać na rzecz mającego powstać w przyszłości Muzeum Śląskiego zrobić. I tutaj właśnie Lądzin plus nauczyciele z Gimnazjum Polskiego i z innych szkół polskich tutaj lokalni się zebrali. Mianowicie to jest protokół z 9 marca 1901 roku. On jest tam wystawiony w gablocie obok. To jest takie poufne czy nieoficjalne zebranie, gdzie można zobaczyć mniej więcej, kto w nim mniej więcej brał udział. To byli już w tym momencie i
katolicy, i ewangelicy, ludzie zainteresowani ideą stworzenia takiego muzeum. To nie byli tylko ludzie ze Śląska Cieszyńskiego, ale również spoza. Na przykład Wróblewski był spoza Śląska Cieszyńskiego, on był z Galicji. Podczas tego spotkania przedstawiono program powołanego w 1895 roku we Lwowie Towarzystwa Ludoznawczego, takiego polskiego organu etnograficznego pierwszego, takiej organizacji. Był pomysł, czy byśmy się do nich nie przyłączyli. Niestety odrzucono ten pomysł, ale splagiatowano, byśmy sobie powiedzieli później, statut tego Stowarzyszenia Lwowskiego. Tu chodziło też o to, o jakieś pewne lęki, żeby nie było zarzutów, że oni są sponsorowani przez pieniądze, przez polskie organizacje z Galicji. To był jeden z takich, powiedzmy sobie, aspektów. Natomiast tutaj na samym dole są informacje mówiące, jak to Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Księstwa Cieszyńskiego albo w Księstwie Cieszyńskim, w Cieszynie, to były różne, powiedzmy sobie, formy. I oni postanowili wysłać ten dokument do Opawy, do rządu krajowego, żeby zatwierdzić to istnienie. On zostanie później zatwierdzone, to Państwu później pokażę, w październiku dopiero, o czym będzie mowa. W każdym bądź razie informacja o tym spotkaniu pojawiła się w Gwiazdy Cieszyńskiej, bo tam najczęściej pojawiały się te informacje, ze względu na to, że Lądzin był związany z Gwiazdką Cieszyńską i zarówno z błogosławionym Sarkandrem, i później z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Pojawiała się informacja, ale to, że to już się wpisywało w jakiś projekt polityczny, chociażby świadczą reakcje, co prawda to jest odpis z Gwiazdki Cieszyńskiej, jak tutejsi Niemcy zareagowali na pomysł stworzenia takiego muzeum i stworzenia takiej organizacji, że dlaczego w szkole i tak dalej, i tak dalej. Więc ta kłótnia będzie się ciągła przez cały czas. I co jest najzabawniejsze, z tego co rozmawialiśmy z Hanną Grudniecką, ona mówiła, że najbardziej się denerwowali ci miejscowi Niemcy. Natomiast tam z innych rejonów, szczególnie z tego pruskiego Śląska, im to nie przeszkadzało, nawet chwalili te później inicjatywy, że są dosyć ciekawe, etnograficzne. Natomiast tutaj było jak gdyby tak dosyć, taki ferment bardzo mocny się pojawiał. To jest ten statut z 1901 roku, który też również Państwo mogą sobie zobaczyć. I to już jest 12 października, kiedy oni uzyskali odpowiedź, że mogą zarejestrować. Informują, że Polskie Towarzystwo w Cieszynie, czym się będzie zajmowało? Na pierwszym miejscu to były te zbiory, na drugim miejscu to było krzywie, zdobywanie informacji o życiu ludu tutejszego i ludów sąsiednich oraz popularyzowanie tego poprzez tworzenie nie tyle zbiorów, co wygłaszanie referatów różnego rodzaju, czy też publikacji o tej tematyce. I tak też się stało. Przepraszam. To są te informacje jeszcze Silezji dotyczące tego Towarzystwa Ludoznawczego, krytyczne. Co chwileczkę się pojawiały informacje, kiedy się odbędą te spotkania Towarzystwa Ludoznawczego. Tu jest pierwsze swoje posiedzenie właśnie 30 października, już po uzyskaniu, powiedzmy sobie. Ja się na chwileczkę zatrzymam. Wrócę jeszcze do tych zbiorów, zanim będę opowiadał o samej wystawie, bo następny punkt to już będzie wystawa. To jest bardzo ważna postać. To jest Teodor Bulik. Ja wspomniałem, że jako pierwszy przekazał kilkanaście eksponatów do mającego postać muzeum. To był taki dziwny pan, on był zakrystianinem, organistą, z wykształcenia był szewcem, sierotą, która się wychowywała w Cieszynie. I taki byśmy pozytywny, zakręcony wariot, który lubiał kolekcjonować stare rzeczy. No tutaj wygląda troszeczkę jak bohater z trylogii Tolkiena, byśmy sobie powiedzieli, taki rumcajs. I on się angażował oczywiście w działalność organizacji polskich katolickich, bo był związany z Marią Magdaleną. On w każdym razie zbierał. Jeden z pierwszych eksponatów, który przekazał, to były misy z XVIII wieku, między innymi z 1760, 1760
1769 roku. Jedna z tych miz jest prezentowana na tej wystawie z 1760. Tam były kielichy różnego rodzaju. On te zbiory miał między innymi na rozłożone w kościele świętego na strychu Marii Magdaleny ówczesnej. To jest też taka ciekawostka. Polecam tutaj tekst pana Michaela Morrisa Twarowskiego, który opisał bardzo fajnie tą postać. Niemniej ja sobie pozwolę tutaj pokazać, to jest ten pierwszy wpis, informacja, kto darował do Muzeum Śląskiego. I tutaj jest między innymi wymienione, jedną z nich jest misa, druga z 1800. Praktycznie do momentu, kiedy ksiądz Leopold Szersznik prowadził ten dział, a prowadzony był do 1929 roku, dopóki żył Bulik, od 1896 do 1909 roku kilkanaście razy zobaczycie jego nazwisko, że przekazywał na rzecz Muzeum Śląskiego eksponaty. A jak później będą informacje mówiące o tym, że Teodor Bulik zmarł w 1909 roku, to w historia to pozwolę sobie, może ja, muszą mi Państwo wierzyć, nie będziecie, można sobie przeczytać później na wystawie, to była informacja, że on zbiory swoje przekazał na rzecz właśnie tego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, siostrze przekazał mieszkanie. Z tego, co dobrze się, orientuję, mieszkał na Nowym Mieście, mieszkanie numer, dom numer 13, czyli obecna Galeria 13. To był jego dom, to przepisał rodzinie, to taka ciekawostka, żeby Państwo tutaj mieli. I tutaj właśnie jest informacja, że Teodor Bulik umarł. I tu jest cały życiorys jego, ostatnio rozmawiałem, pan Michael Twarowski doszedł do tego, kto był opiekunem Bulika, bo nie było wiadomo, który krewny się opiekował, ale nie podał mi niestety nazwiska, bo nie pamiętał. W każdym razie Bulik był bardzo ważną osobą. I teraz dochodzimy, proszę Państwa, do ważnego wydarzenia. 14 marca bieżącego roku, to jest rok 1903 rok, jest zebranie. Jest tam Popiołek, jest ksiądz Macoszek między innymi. I ten ksiądz Macoszek wpadł na pomysł, żeby może tak stworzyć wystawę, żebyśmy się pochwalili tym, co mamy i coś byśmy sobie pozyskali. I też tak zdecydowano. I za niecały miesiąc na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej pojawia się odezwa informacja, że wystawa ludoznawcza w Cieszynie będzie organizowana i prosimy przesyłać eksponaty, żebyśmy coś fajnego zrobili. Na miejsce wystawy, jak będziecie Państwo czytać sobie te tutaj opisy, zresztą zapraszam, być może będą Państwo mieli czas, a jak nie, to przyjdźcie, proszę Państwa, kiedy idzie jeszcze i poczytać w spokoju. Na miejsce wystawy wybrano budynek, jakby to powiedzieć, Szkoły Ludowej, która była rok wcześniej, dwa lata wcześniej otworzona w Cieszynie, w 1900 roku, z tego co dobrze pamiętam, czyli trzy prawie. Natomiast mówiono, że zbiory mają nadchodzić że zbiory będą zbierać Józef Lądzin między innymi i Hilary Filalesiewicz. Zresztą powołano automatycznie komitet organizacyjny liczący 42 osoby, które zaczęły później zbierać i selekcjonować też eksponaty, które miały się pojawić, ale Dom Narodowy był takim miejscem zbiórki, a później miejscem, gdzie miały być przewożone te rzeczy, był budynek Polskiej Szkoły Ludowej, której tutaj niektórzy Państwo mogą sobie zobaczyć ze swoimi głowami. To jest obecnie ulica Świeżego 6, a dawniej Sydonii 6. W każdym razie w kwietniu 1903 roku była ta informacja się tutaj pojawiła. Co jakiś czas pojawiały się informacje, żeby nadsyłać te rzeczy i tutaj komitet ustanowił na posiedzeniu odbytym 29 lipca, że termin wystawy będzie 30 lipca do 8 września 1903 roku w budynku szkoły. To był jeszcze okres wakacyjny. Tam już od 1901 roku były znoszone powolutku z siedziby na Starym Targu Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra
eksponaty właśnie tego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, już tam część była, i stwierdzili, że to jest bardzo fajne miejsce do przenoszenia, żeby zrobić wystawy. Oczywiście zaangażowały się w to również osoby spoza Śląska Cieszyńskiego, między innymi Jerzy Warchałowski. Jak ktoś się interesuje na przykład Janem Wałachem, to ten pan wypromował, można by powiedzieć, Jana Wałacha, jest jednym z promotorów, który uczynił Jana Wałacha rozpoznawalnym poza Istebną i tutaj tym malutkim grajdołkiem, tylko jak gdyby napędził mu takiej sławy i wypromował, byśmy sobie powiedzieli. Ale są tu informacje, jakie eksponaty były przekazywane, bo cała zabawa polegała na tym, że jednak ludzie nie do końca przesyłali te eksponaty i tak naprawdę tych 42 członków komitetu organizacyjnego wzięło na siebie obowiązek, że będą szukać na miejscu osób i zwozić te rzeczy. Te rzeczy zwozono przez kilka tygodni wozami, selekcjonowano. W każdym razie pisze, że oczywiście, że budzi zainteresowanie urządzić podczas wystawy, że miało być wesele wałaskie odtworzane, dożynki, przątki miały występować zespół. To miało być po prostu wielkie wydarzenie, które faktycznie i też wielkim wydarzeniem było, bo to jest bardzo ważne, na koniec o tym będę opowiadał. I tu są informacje, co, gdzie, skąd przywożono wozami drabiniastymi, że cały czas przychodzą. Praktycznie w sierpniu zaczęto już powolutku dzielić te eksponaty. Najdziwniejsze jest to, że była to tak duża wystawa, prawie 2-3 miesiące zwożono eksponaty, ona była tylko 10 dni, proszę Państwa. Ale wynik był później niezły, bo w ciągu 10 dni odwiedziłem ponad 2600 osób. To jest 260 dziennie. Tyle to chyba, nie wiem, podczas Gorola może zobaczy jakąś wystawę albo Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Muzeum Wystawy. Natomiast wtedy, biorąc pod uwagę, że Cieszyn był malutką miejscowością, nie był 30-tysięcznym miastem, tylko kilkunastotysięcznym chyba wtedy, jeszcze nie było Bobrka w granicach, więc to była taka niewielka mieścinka i ludzie przyjeżdżali i zwiedzali tą wystawę. I oczywiście znowu jest ten wątek, no bo to musiało być narzekanie, że przeciwnicy tam rzucają kłody pod nogi. To była taka walka. I tutaj 22 sierpnia jest informacja, że wystawa będzie otwarta na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej, jak będzie zorganizowana, że na parterze będzie część, proszę Państwa, w dwóch salach poświęcona tematyce religijnej z podziałem na ewangelików i katolików. W trzeciej salce ma być kultura mieszczańska i szlachta. I tutaj Bulik się popisał, ponieważ przekazał bardzo dużo eksponatów na tą wystawę na parterze. Całe drugie piętro tej szkoły, bo to było na trzech kondygnacjach, zajmowała część etnograficzna i Warchałowski i nie Bogumił, tylko Bogumił? Ja zawsze mylę, Bogusław i Bogumił. Bogumił był tata, a ja przepraszam, sprawdzam sobie za chwileczkę, pomyliłem się przed chwilką. Oni zaaranżowali całą tą wystawę. Stworzono, proszę Państwa, zainscenizowano sałasz pasterski, zainscenizowano wnętrze kurnej chaty, w jednej z sal wystawiono elementy stroju, całe fragmenty. Na zdjęciach, których tutaj nie będę pokazywał, będą mogli zobaczyć Państwo, że tam się wzięła wywodnica z przykołysce, którą Państwo widzą tam obok. Ona była na tej wystawie, to ja jeszcze będę opowiadał. W każdym razie ta wystawa była zapowiedziana. To jest druga strona tej informacji o tej wystawie. Tu jest informacja, żeby jeszcze w miejscowej, żeby społeczność polska wsparła tą inicjatywę, afisze wywieszano i tak dalej, żeby afisze w gospodach i innych miejscach powiesić. Widocznie tych afiszów było sporo. Natomiast zachowały się chyba dwa. Jeden w naszych zbiorach i drugi jest w Książnicy Cieszyńskiej. Tu Państwo widzą oryginalny plakat z 1903 roku. On jest na ścianie zawieszony. I tutaj się rozpoczyna 5 września informacja, jak ta wystawa wygląda. Rozpoczęcie o 12:00. Wielkie show było oczywiście. Przemawiał Lądzin. Wspominał Ignacego Świeżego jako inicjatora pomysłu stworzenia Muzeum Śląskiego. Był nie Andrzej Cinciała, tylko poseł na Sejm, też Cinciała, ale
Jerzy, dziękuję bardzo. Przemowy były odczytywane, listy, bo rząd krajowy wysłał również gratulacje, że taka impreza się odbyła. I to wszystko było przed budynkiem szkoły, w której odbywała się wystawa. I następnie wchodzono i można było właśnie zwiedzać. O tej wystawie pisała nie tylko lokalna prasa, pisała prasa w Petersburgu, pisała prasa w Warszawie, w Krakowie, w Lwowie. To było wielkie, można by tak powiedzieć, wydarzenie, które odbiło się echem i chyba najwięcej Grzegorz Smolski, którego fragmenty Państwo tutaj zeskanowane opisu tej wystawy będą mogli zobaczyć. Zresztą one są okraszone również zdjęciami. Niektóre z tych zdjęć są w naszych zbiorach. 4 bodajże, czy 5 się zachowało. W każdym razie co tam się znajdowało, a to jest, proszę Państwa, ile zarobiono, to jest wydatki po 10 dniach, ile zysków, ile osób. I tu jest właśnie wspomniane mniej więcej, że przeszło 2600 osób było. Na ile tam, powiedzmy sobie, pieniążków nazbierano, że tutaj dochodu 1294 po odjęciu i tak dalej. Te pieniądze później były wykorzystane na opłacenie nowego miejsca przechowywania eksponatów, kiedy zbiory przyszłego Muzeum Śląskiego, które nigdy nie powstało de facto do końca, przeniosły się ze Szkoły Ludowej do klasztoru Ojców Bonifratów w mniej więcej 1904-1905 roku. Ale to jest wykaz, Gwiazdka Cieszyńska opublikowała mniej więcej, co się znajdowało tam, kto odwiedził. Były informacje podziękowania dla Bulika, była informacja o tym, że była szafa grająca z 9 melodiami i można było wrzucić pieniążki, ale też była informacja, że ktoś na wystawie zgubił chusteczkę z pieniądzami, którą można odebrać w siedzibie na mieście. I tutaj jest, że jakiś ksiądz przyszedł, ksiądz prałat, kto odwiedzał. I tutaj, że Zawadzki, właściciel składu fortepianu w Cieszynie, właśnie udostępnił orkiestrom, który się w sali miejskiej pomiędzy meblami znajdował i gdzie po wrzuceniu 10 halerzy grał piosenki, opery i tańce. To jest ta ciekawostka, powiedzmy sobie. Są 2 walce. I to jest bardzo fajny opis, bardzo ciekawy, taka ciekawostka. Tu jest jak gdyby taki czytelnik się dzieli informacjami i to jest ta zguba, o której Państwu mówiłem, że podczas wystawy ktoś zawiniątko z pieniędzami zgubił i można było sobie odebrać w Domu Narodowym w siedzibie Gwiazdki Cieszyńskiej. Takie to rzeczy były, ale to nic nadzwyczajnego. Znaczy, byli ludzie uczciwi i nieuczciwi oczywiście, bo jak przygotowywałem takie informacje do monografii o Puńcowi, która za niedługo będzie opublikowana przez gminę Goleszów, to tam też znajdowały się informacje, że znaleziono pieniądze przy drodze i też można odebrać tam i tam. To zdarzały się takie uczciwe osoby, więc jako ciekawostkę chciałem wrzucić. I tu jest informacja właśnie, że Teodor Bulik po zamknięciu wystawy, którą tą część mieszczańską w dużej mierze wypełnił, przekazał jeszcze, to był 1903 rok, już dla Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego po raz któryś tam. I to jest ta ciekawostka na to, żeby właśnie zwrócić uwagę. To są członkowie komitetu, Kubisz, on zresztą już w 1895 roku podczas spotkania Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie proponował, żebyśmy się przyłączyli, może nauczyciele, do tego towarzystwa w Lwowie, ale nie było odpowiedzi, więc to był prekursor jak gdyby też takiego, on zresztą prosił też, żeby nauczyciele zbierali, dokumentowali pieśni i tak dalej. To jest Macoszek, o którym wspomniałem, to jest autor zresztą jednego z pierwszych przewodników polskich po Śląsku Cieszyńskim. On chyba nie używa tam księstwa cieszyńskiego, tylko Śląsku Cieszyńskim, z tego co się orientuje, więc to jest jedno z takich pierwszych, oficjalniejszych chyba użyć księstwo Śląsk Cieszyński. To jest Hilary Filasiewicz. Jak Państwo będą chcieli, to mogą zobaczyć wystawę o historii Banku Spółdzielczego. To jest jedna z osób, która się angażowała w finanse tutaj społeczności polskiej, ale on i jego córki też zadbały o to, żeby ta wystawa fajnie się odbyła. A na takich dokumentach między innymi sporządzano, kto co przywiózł, jakie eksponaty. Był druk, przedmiot zgłoszony na wystawę etnograficzną w Cieszynie. Tutaj macie od niejakiego Józefa Farnego z Nawsia, co przesłał. Tych kartek się zachowało z kilkanaście w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Tutaj macie
Henryka Urbisza z Górek. Co przekazał i od kogo co pościągał. A ta odezwa, jak się otworzyła, bo to większość ma tylko pierwszą stronę. Natomiast to był arkusz, to jest druga strona z odezwą i co powinni ludzie na tą wystawę zgłosić. To jest jedna z takich ciekawostek. I tu jest, że jest ktoś w komitecie między innymi tej wystawy. Kto się znajdował? Głównie, jak widzicie, kościelni, nauczyciele, księża, ale też byli zwykli ludzie, jakieś powiedzmy sobie rolnicy, ale raczej nie była to, była to klasa taka bogatsza, powiedzmy sobie, ta wiejska, więc na to warto zwrócić uwagę. Na takim właśnie dokumencie to było wysyłane. Jeden z tych dokumentów tutaj jest wystawiony pomiędzy korespondencja, o czym będę jeszcze opowiadał, ale również polska sztuka stosowana na takim druczku informuje, że z Krakowa na tę wystawę wysyłają takie rzeczy. Czyli 11 czerpaków, czy czerpaki bez uszek, i rniki i solniczki 3. To jest taka ciekawostka, na takim druku swoim wysłali ciekawym, jako też ciekawostkę, więc nie tylko miejscowi, ale również i z zewnątrz przychodziły rzeczy. Ale po wystawie na chwilkę zatrzymajmy się. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze było też inicjatorem takiego organizacji prasowego kwartalnika Zaranie Śląskie. Ono wychodziło od 1907 roku do 1911-12, później przerwa była i od 1929 do 1939. Po II wojnie światowej przez pewien czas wychodziło, była redakcja Katowice, Cieszyn, Wrocław. Też była taka redakcja. Natomiast to jest korespondencja dotycząca właśnie tego, że chcą wydawać to czasopismo literackie. A to jest korespondencja z redaktorem Ernestem Farnikiem, gdzie pomiędzy drukarnią, która miała wydawać, i tam Farnik z tego wynika wysłał mu czasopismo Morgen, a tutaj macie Zaranie, żeby wiedział, jak to wygląda. I on tam odpowiada, że no okej, że jest w stanie coś takiego poskładać. I to jest taki ładny druk z takim secesyjnym już opisem, więc to jest taka ciekawostka. Ja tego nie prezentuję, tu jest prezentowane ten pismo z 1907 roku, bo to trzeba było informować lokalną prasę. Tak wyglądał pierwszy zeszyt z 1907 roku. On był o tyle ciekawy, że to nie był tylko literacki przedmiot, ale również były tam działy etnograficzne dla mnie, gdzie można znaleźć dużo informacji, jak lud sobie w co wierzył, jakie obrzędy praktykował, w jakie zabobony i tak dalej. Między innymi Judosz ze Skoczowa, nie ze Skoczowa, tylko ze Strumienia, również się pojawił na łamach właśnie Zarania Śląskiego, tych pierwszych, powiedzmy sobie, wydań. I tak wyglądały zawsze te materiały, zwyczaje na przykład ludu śląskiego, święta Bożego Narodzenia, co wierzono. I to jest bardzo fajna taka kopalnia wiedzy na temat takiej klasycznej etnografii, ale również i folkloru, bo pieśni ludowe również tam były publikowane, plus no, literatura, prace historyczne, informacje historyczne, literackie, różnych lotów, za co też Farnikowi się oberwało, jak mówiła na ostatnim spotkaniu pani Hania Grudniewska, że no, to liche były te niektóre tam publikowane, można powiedzieć, dzieła literackie. Więc, ale jedną z osób z takich znanych to była Ernestyna Świbówna, która praktycznie i zarówno publikowała w tych pierwszych wydaniach, jak i tych późniejszych po 1929 roku, nauczycielka związana ze Skoczową, z Brenną, z Górkami, i ona była między innymi autorką tych licznych informacji, na przykład Świąt Bożego Narodzenia z okolic Skoczowa, z Brennej bardzo dużo informacji miała, dużo o takiej magii miłosnej, jak tam, nie wiem, chłopaka poderwać albo dziewczynę, albo co zrobić, nie wiem, żeby chłopak się ode mnie odczepił i takie różne, albo żeby ktoś, jakaś inna kobieta mi męża nie podbierała, magii miłosnej też opisywała dosyć sporo. Polecam Państwu takie ciekawostki, ale są fajne też inne rzeczy dotyczące takich, no tak jak mówię, Świąt Bożego Narodzenia Wielkanocnych. I tutaj można zobaczyć między innymi Świbówna, że jak bydło przed czarami zabezpieczyć, trzeba na drzwiach napisać Sator, Arepo, Tenet. To jest takie znane z magiczny kwadrat odnaleziony w Pompejach, między innymi jeden ze starszych. I tam można odnaleźć, jak się zestawi słowa, Ojcze Nasz, można ustawić.
przedstawić, ale też rolnik swój pług prowadzi. Bardzo ciekawa rzecz, czyli jak się przed czarownicami zabezpieczyć, żeby nam mleka nie zwieli i było super. Takie rzeczy również się znajdowały. To jest dokument już późniejszy z Zarania Śląskiego, 1929 rok, kiedy oni informują, to jest korespondencja ze starostwem, gdzie się pojawia informacja, że chcą wznowić i że zostało zgłoszone, że będzie wznawiane Zaranie Śląskie. Od tego czasu Zaranie Śląskie miało dwie redakcje, jedna w Cieszynie, druga była w Katowicach i później odpowiednik Instytutu Śląskiego, tak to się nazywało, było współredaktorem oprócz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Im później w latach 30. tym to bardziej skręcało w kierunku taką stricte czysto narrację, byśmy sobie powiedzieli polską i tak to można było powiedzieć, a to jest bardzo ważny dokument, bo tu jest informacja, że macie tutaj Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, że był statut 17 września zatwierdzony w Opawie przez rząd krajowy, a teraz oni 26 maja zrobili sobie spotkanie i zmieniają nazwę tego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego na Towarzystwo Ludoznawcze. Natomiast jakbyście sięgnęli do 1901 roku, to tu jest taka informacja utrzymanie Muzeum Śląskiego. Natomiast już w informacji, w statucie z 1929 roku, bo już wtedy zmarł kilka miesięcy czy kilka tygodni wcześniej Józef Lądzin, chcieli uhonorować tego człowieka i dali już Muzeum Śląskie imienia księdza Józefa Lądzina i taką miało mieć nazwę to muzeum. Więc to są takie historie. To jest później historia zbiorów, że 20 listopada 1930 roku, ja do tego jeszcze wrócę, do historii tych zbiorów, będę opowiadał za chwileczkę. Te zbiory były w dosyć lichym stanie, był problem, znaczy była idea połączenia tych zbiorów. W każdym razie to jest protokół, rozmowa, co zrobić ze zbiorami Polskiego już wtedy Towarzystwa Ludoznawczego i tego muzeum śląskiego księdza Lądzina i oni się zgadzają przekazać jako depozyt te zbiory na rzecz powstającego w tym budynku Muzeum Miejskiego Cieszyna, w którym miały się znaleźć zbiory Towarzystwa Ludoznawczego, ale również zbiory Muzeum Miejskiego, tego niemieckiego, założonego w 1901 roku. W 1935 roku dojdą tutaj zbiory szecznikowskie, jako gwoli informacji. Natomiast to jest informacja, ale najfajniejszy jest chyba tutaj się pani dyrektor kiedyś pośmiała z tego zaznaczenia. Napisy nad zbiorami Towarzystwa Ludoznawczego będą tylko polskie. To było takie zastrzeżenie, że oni to przekazują, ale tak to ma być. Więc to Państwo mogą sobie wyobrazić, jaki był klimat też w tamtych czasach. I teraz zaczynam do historii tych sieci. Ja wspomniałem, że jednym z pierwszych miejsc, w którym znajdowało się muzeum, była siedziba na Starym Targu. Ja pozwolę sobie przesunąć. Przepraszam, że tak zrobię. I tak to opowiem. Tamte opisy będą nudne. To jest ten budynek, o którym mówiłem. Jest u góry winieta tutaj widoczna, że to jest siedziba. I tam od 1896 do 1901 roku składowano pierwsze zbiory Muzeum Śląskiego. Natomiast w 1901 roku, kiedy był ten kryzys, pojawiło się to Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Przeniesiono zbiory do Polskiej Szkoły Ludowej. Mi tutaj zdjęcie, przepraszam, uciekło. A, nie wrzuciłem go tutaj, przepraszam. Które tutaj Państwo mogą zobaczyć, ja później Państwu pokażę. Tam zbiory były do 1904 roku. Tam była taka migawka, że 130 uczniów gdzieś tam było. Oni jeszcze w sierpniu 1904 roku zwiedzali część tych zbiorów w tej szkole i przy okazji odwiedzili Muzeum Szersznika też w Cieszynie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bo szkoła potrzebowała przestrzeni i wyprosili Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ze zbiorami z Polskiej Szkoły Ludowej, czyli podstawówki, i oni się przenieśli do budynku Ojców Bonifratów w Cieszynie. I tamte zbiory funkcjonowały, prawdopodobnie część tych opłat, które mieli, tych zysków, które były z wystawy, przeznaczone były na opłacenie, około 120 koron kosztowało roczne utrzymanie tych zbiorów w tym miejscu. Natomiast kiedy wybudowano Seminarium Nauczycielskie Polskie, Seminarium Nauczycielskie na Bobku,
Jeszcze to nie był Cieszyn, to była osobna gmina, bo nie można było wybudować w Cieszynie, zaprotestowano. To zbiory trafiły w 1911 roku do tutaj tej siedziby. I tam przebywały prawie w całości, 2/3 zbiorów do 1929 roku przebywały tam. Natomiast w 1924 roku pojawiła się idea utworzenia Muzeum Śląskiego w budynku Pałacu Myśliwskim Habsburskim, w którym właścicielem były wtedy Lasy Państwowe, Skarb Państwa był. Chciano utworzyć to muzeum i przenieść tutaj zbiory właśnie tego Polskiego Towarzystwa w to miejsce. I Lądzin zaczął zatem dreptać, już tam były umowy, że będzie kilka sal udostępnionych, że będą pieniążki. Niestety chciano też tam otworzyć szkołę i zaczęto odbierać te sale i podwyższać też czynsz. I ostatecznie nie udało się otworzyć tam muzeum i w 1929 roku, bo Lądzin tam przeniósł już część rzeczy ze swojego życia i zaczęto te rzeczy przenosić. On też inwentaryzował je powolutko, żeby było wiadomo. I te zbiory zaczęły trafiać tutaj. I te dokumenty, które mówiłem, że tam było spotkanie Miejskiej Rady Muzealnej, dotyczyły tego, żeby w 1931 roku zbiory Polskiego Towarzystwa, w którym już Towarzystwa Ludoznawczego, weszły w część zbiorów Muzeum Miejskiego w Cieszynie. Najpierw trafiły tutaj te, które były na zamku, około 1/3 zbiorów. Dopiero później trafiła reszta. W latach 30. pojawiały się na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej informacje, że zbiory Muzeum Śląskiego na Bobku są w fatalnym stanie. Są zagrzybiałe, są niepilnowane, są rozkradane i że tam zniszczyło się bardzo dużo rzeczy i powołano zresztą komisję, która stwierdziła, że faktycznie coś tam jest nie tak. W każdym razie prawdopodobnie też straciliśmy dużo eksponatów, chociaż można się zastanawiać, czy ktoś sobie nie wziął przy okazji gdzieś w jakichś czasach, powiedzmy sobie, ciekawych. W każdym razie, kiedy otworzono Muzeum Miejskie, ja zawsze pamiętam, wiem, że to jest czerwiec, którego to było 12 czerwca 1931 roku, tutaj zjazd muzealników się odbył, była transmisja radiowa chyba na całą Polskę, to otworzono właśnie przy okazji, tam już znajdowały się zbiory Muzeum Śląskiego i tak jak już powiedziałem, to muzeum nigdy nie powstało tak stricte, ono miało problemy, żeby zaistnieć. Były zbiory, posiadało zbiory, ale nigdy nie miało takiej stałej siedziby, w której mogłoby ono wyeksponować i pokazać swoją własną narrację. Budynek, który tu Państwo mają, to wygospodarowało ostatecznie miasto przeznaczyło. To Państwo znają z historii, Pałac Lariszów, ale też Demlów, siedziba burmistrzów cieszyńskich na przełomie XIX-XX wieku. I to muzeum jest do tej pory, w tej chwili to jest muzeum powiatowe. Część tych zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego jest u nas, natomiast większość dokumentów, zbiorów, książek bibliotecznych, starodruków znajduje się w Książnicy Cieszyńskiej i mogą Państwo na tej wystawie sobie je pooglądać. To tyle, jeżeli chodzi o taką krótką historię tej wystawy i może ja Państwu poopowiadam też, co tutaj jest z takich ciekawych rzeczy. Przy wejściu, jak Państwo wchodzą, jest plakat oczywiście wzywający do odwiedzenia wystawy, natomiast nad plakatem jest herb. Ten herb znajdował się nad wejściem do szkoły. Ci Państwo, którzy są z tej strony, mogą zobaczyć ten herb tutaj. To jest trójherb. Taka kompilacja Pogoni Litewskiej, Orła Polskiego i Rusi, mającej, to był herb z okresu powstania styczniowego i symbolizujący państwa, które walczą przeciwko Moskalom. I on się znajdował tutaj, tak jak mówiłem, prawdopodobnie miał cały ten napis Boże zbaw ojczyznę. Tutaj jest tylko już zostało Polskę, zbaw tylko już zostało. Więc to jest taka, powiedzmy sobie, ciekawa rzecz. Tak jak już mówiłem, są tutaj rzeczy związane ze świeżym. To jest ewenement, bo to potwierdza jego związki z tą samą, jakby to powiedzieć, instytucją, która powstała w Szwajcarii. Natomiast, jak już powiedziałem, ja sobie pozwolę wstać tutaj. Ja Państwu pokażę parę takich ciekawych perełek, związanych też z muzeum. To jest
ten dokument, który pokazywałem, spis eksponatów przygotowany przez niejakiego Rudolfa Kotkowskiego. To był pan, nauczyciel Fistebnej, który już w 90-tych latach jeździł do Krakowa z góralami, występował tam przy pomniku Mickiewicza, jak odsłaniano. On tam przyjechał, taki patriota, byśmy powiedzieli, bardzo taki twardy Polak, który z tego z opowieści wynika, że miał psa, którego nazwał Bismarck. To świadczy o jego takiej twardości w każdym razie. Co jest ciekawe, on tutaj wymienia w tym spisie mieszki na tytoń. Te mieszki państwo mają tutaj. One są w zbiorach i co jest najzabawniejsze, jest ciągle karteczka z napisem, kto dał te karteczki 120 lat temu na tą wystawę. Więc to jest taka ciekawostka. Tu jest korespondencja z Wachowskim, o którym wspominałem. I tu jest znowu Szotkowski. Tu jest wypis taki inny na zwykłej kartce, którego autorem był Chławiczka, nauczyciel z Cieszyna. Więc to są takie rzeczy, które znalazły się na tej wystawie. Na pewno więc na wystawie były te mieszki na tytoń. W opisie to jest napisane, że to są mieszki z Możny Barany. Nie wiem, czy barany mają tak dużo Możny, ale dobra, niech będzie. Na pewno na tej wystawie, proszę Państwa, była ta kołyska. A skąd wiemy? Ponieważ jak Państwo zapraszam tutaj, ta kołyska jest tutaj. To jest to, co mówiłem Państwu, że była wywodnica ustawiona i ona stoi przy tej kołysce. To krzesełko, które Państwo tutaj widzą, jest tutaj. Jak Państwo podejdą z drugiej strony, to są takie rzeczy, do których mi się udało dotrzeć. Tu jest ta kurna chata, ciemna izba. Jakbyście Państwo przyjrzeli się, tutaj jest kociołek. To jest ten kociołek tutaj, on wisi. I on ma ciągle sygnaturę TF. Więc to są rzeczy, które na pewno na 100% były na tej wystawie. Są jeszcze inne, ale ja tak jak powiedziałem, ta wystawa miała pokazać nie tylko samą wystawę, którą w 1903 otworzono, ale jak szerokie było spektrum zainteresowań i co oni zgromadzili, bo to jest nie tylko etnografia, która jest zgromadzona tutaj. Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, bo jak Państwo mają ten spis Szotkowskiego, to on tam mówi o karplach. Czyli to są rakiety śnieżne. I to są prawdopodobnie też te, które były na tą wystawę przekazane. W opisie Smolskiego i innych jest również informacja o zamkach drewnianych do drzwi z kluczami. Więc to są te. Nie wiemy, czy czy te łyżniki, które tutaj Państwo widzą, to są te, co z Krakowa przesłano, czy skąd inąd. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą, która znalazła się w zbiorach, ale chyba nie była na tej wystawie, to jest ten kalendarz roczny, który składa się z 13 miesięcy, bo każdy miesiąc ma 4 tygodnie. Nie wiemy, kiedy dokładnie powstał, ale jest to kalendarz, na którym są zaznaczone fazy księżyca. Czerwona kropka to jest pełnia. I tam są opisy, co w danym roku, w danym momencie pełni robić. Drzewka przycinać, tam rowaczki pobudzić, że nie wiem, była jakaś ulewa. I to jest, jak napisano, to jest kalendarz, ciekawy kalendarz roczny człowieka od 7 roku życia głuchego, niewyraźnie mówiącego, nie umiejącego czytać ani pisać. To jest ewenement, w sensie, co oni tam, powiedzmy sobie, zgromadzili. W zbiorach no, jest też, były jakieś takie talerze drewniane, prawdopodobnie to było wykorzystywane jako taka talerz, gdzie noszono chleb albo dary przy dożynkach prawdopodobnie. To jest też ze zbiorów Towarzystwa Ludoznawczego, czyli jedno z chyba najstarszych pozostałości po stroju cieszyńskim. Co prawda pani Poroczkowa napisała, że to jest szpencer, ale raczej to była chyba kamzol, bo jest i pod spodem jest brudzlek, czyli kamizelka. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze, które Państwo tutaj mogą zobaczyć, to zapraszam w drugiej sali, tak jak myślę, bo tam są rarytasy. Zapraszam tutaj. Bo one pokazują, że to nie była tylko typowo ludoznawcza wystawa. Pierwsza rzecz, jak będą Państwo czytać Smulskiego albo informacje z Gwiazdki Cieszyńskiej, to dowiedzą się, że były tam monety, medale i mapy. I tutaj między innymi są mapy, na niektórych widać zresztą pieczątki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Księstwie Cieszyńskim. Na tej mapie widać. I jak mówiłem, zbiory były nawet archeologiczne, się znajdowały. I tu jest między innymi toporek znaleziony
tutaj jest liczące w tej chwili 5000 lat, bo tu jest 3000 przed naszą erą, znaleziony w Kończycach Wielkich. I on ma sygnaturę, z której strony Państwo zobaczą te L białe. Tak samo są te krzemienie, one też były znajdowane w okolicach Próchnej prawdopodobnie. Natomiast te bransoletki nie pochodzą stąd, one pochodzą gdzieś z okolic Lublina, ktoś im przysłał. Natomiast bardzo ciekawy jest ten zbiór tutaj rzeczy, który się też prawdopodobnie znajdował na wystawie. Z jednej strony macie tutaj portret Leopolda Belgijskiego, to jest ten czarną historię ma, ponieważ to, co się działo za jego czasów w obecnej Republice Konga, to było ludobójstwo po prostu, bardzo z ucinaniem rąk, tworzenia czegoś na wzór obozów koncentracyjnych i zmuszania miejscowej ludności do ciężkiej pracy. Ale bardzo ciekawe są tutaj dwa medale. Tu jest oryginalna koperta, w której członkowie towarzystwa przechowywali rzeczy, jest pieczątka, a to są nie do końca medale, to są żetony upamiętniające dekapitację Ludwika XVI, wydane w Niemczech w 1793 roku. Prócz tego są informacje, jakieś pamiątki poświęcone Bemowi czy Napoleonowi III. Są również pieczątki, później się znalazły z Gimnazjum Polskiego, otwartego w 1895 roku, ale są również pieczęcie gmin, między innymi gminy Mnich z pierwszej połowy XIX wieku, ale druga jest bodajże pieczęć z 1772 roku, to jest z miejscowości Krasna. Tutaj to jest ten tutaj dłuższa rzecz. Natomiast w zbiorach znajdowały się na przykład, tu jest dokument z 1639-1640 roku, wydany przez cesarza Ferdynanda III, nadający tytuł pański, czyli szlachecki Szabieszowskiego. Ja przepraszam, czytam do góry nogami, mam problem. I to jest dokument, jak Państwo widzą, z XVII stulecia. Tu jest pieczątka też Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, czyli macie Państwo możliwość zobaczenia. Na pewno w trzeciej części, bo ja nie powiedziałem, co było na trzecim piętrze. Trzecie piętro to było poświęcone polskiej działalności edukacyjnej i wydawniczej. Tam prawdopodobnie znajdowały się te rzeczy, bo zresztą są wymieniane pszczółki, robotnik, rolnik śląski. Niektóre z tych rzeczy są. Natomiast, tak jak mówiłem, w zbiorach Towarzystwa Ludoznawczego znalazły się spisane w 1848 roku pieśni autorstwa Stalmacha, które później były wydane już drugie. Macie też pamiątkę, jedną z nielicznych, bo niestety nie mamy zdjęcia, jest zdjęcie taty, ale tego pana, Robert Zanibal, niestety zginął tragiczną śmiercią, popełnił samobójstwo jako nauczyciel w okolicach Wadowic. Ja teraz nie mogę sobie przypomnieć tej miejscowości, ale to jest jego rękopis. Z takich ciekawostek, proszę Państwa, to jest Biblia przetłumaczona na język polski, wujka, czyli przez jezuitę, czyli katolicka, z 1599 roku. Nie jesteśmy pewni, czy przypadkiem ten napis, który tutaj jest, jest z tej wystawy, jako ciekawostka. I to, co mówiłem, kalendarz cieszyński wydawany tutaj już w XIX wieku, podręczniki, to prawdopodobnie znajdowało się na tej wystawie. Tu Państwo patrzą na ciekawe rzeczy. To są też dokumenty związane z Pawłem Stalmachem. To jest jego świadectwo ze szkoły. To są dokumenty, które jego tata musiał dostać, pobrał ze szkoły, żeby on mógł jechać studiować poza granicami Cieszyna, z parafii ewangelickiej dostał takie dokumenty. Są tutaj w zbiorach, również znalazły się, tam w drugiej sali jest dokument znoszący pańszczyznę z rolnika w Końskiej. Natomiast tutaj są dokumenty cechowe, na przykład z 1817, a tu jest napisane przecież, z cechu krawców, zwolnienie ucznia, czyli on uzyskał samodzielność, można by tak powiedzieć, Saska Kępa Cieszyn obecny. To jest taka ciekawostka. Na zdjęciach, które Państwo tutaj mogą zobaczyć, to jest kopia obrazu z Orłowej, która się znajduje w naszych zbiorach i ona była również na wystawie, jak tutaj Państwo patrzą na tym większym zdjęciu, to są na tym, o tutaj tak poświecę, on jest w 1903 na ekspozycji ten obraz tutaj zaprezentowany, który Państwo mogą zobaczyć. Idziemy dalej. To jest bardzo ciekawa część, bo to, co Państwo teraz zobaczą, to jest część, to są zbiory Bulika, które są w naszych zbiorach.
co najciekawsze, mają jeszcze sygnaturę Towarzystwa Różnoznawczego. Od naczyń cynowych, przez szkło, aż kończąc na ceramice takiej ludowej, niejednokrotnie gdzieś ze Słowacji sprowadzanej. Jak Państwo się przyjrzą w odbicia tych naczyń z drugiej strony, to zobaczą takie naklejki Bulik. On miał sygnowane te rzeczy. Jak mówiłem, był opis pierwszych eksponatów, które były przekazywane do tego muzeum, to prawdopodobnie wśród nich znajdował się ten talerz. My mamy ten z 1969 roku, tylko że on jest zniszczony, jest zdarty. Natomiast wygląda prawie identycznie tak samo ten z 1760 roku. To są, można powiedzieć, to jest zbiór taki, no, też bardzo fajny i pokazuje o tym, że to nie była typowo stricte kultura ludowa, to po prostu był rozstrzał od takich prostych, banalnych, byśmy sobie powiedzieli, przedmiotów użytku codziennego, na wsi stosowanych, aż po reprezentacje naprawdę wysokiej klasy przedmiotów, chociażby zastawy przedstawiające fragmenty placu Ichińska też. Nie, przepraszam. Mleczne szkło. XVIII-wieczne. Takie rzeczy się znajdowały w jego kolekcji. Wśród takich ciekawych rzeczy, które Państwu bym chciał pokazać, Towarzystwo Ludoznawcze było w posiadaniu czegoś takiego jak banknoty płatnicze, czy banknoty z okresu powstania kościuszkowskiego. Znajdowały się w ich zbiorach. Państwo mogą sobie tutaj między innymi zobaczyć. Specjalnie obróciłem, żeby powiedzieć, żeby to nie była ściema. Obróciłem tak, żeby pokazać tą pieczątkę, że to należało do zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. To są nasze własności. To jest nasza własność. Natomiast gdyby Państwo się obrócili, zaczynamy dalej. Jak Państwo się przyjrzą temu zdjęciu, ja teraz poświecę tutaj, nie wiem, czy będą Państwo widzieć. Tu jest to zdjęcie nad tą gablotką. Tu jest taki coś na stole postawione. To coś Państwo widzą tutaj. Ja jeszcze raz podświetlę kropką. Taki drewniany kościółek. Ten jest tutaj, proszę Państwa. On się zachował do naszych czasów. Jak wspominałem Państwu o parafii ewangelickiej, że są eksponaty, to są dwa eksponaty, o których Smulski wspomina, że znajdują się tam metryki z kościoła ewangelickiego w Cieszynie za lata 1752-1781. I to jest ta metryka. One się zachowały, one nie są własnością muzeum, ale są własnością parafii. Czyli na tą wystawę wypożyczały również instytucje kościelne tutejsze przedmioty. Jest również wspomniane, że z kościoła ewangelickiego była skarbonka drewniana i to jest XVIII-wieczna wypożyczona właśnie z Muzeum Protestantyzmu. I tutaj dziękuję właśnie parafii też ewangelickiej, a szczególnie panu Marcinowi Garbusiowi za pożyczenie. Niestety zgubił się jeż, jakaś pałka nabita kolcami, która, nie wiem, do całowania albo do pałowania czegoś, powiedzmy, była stosowana. To ciągle to interesuje pana Michaela Morysa Tworowskiego. Cóż to było i dlaczego się to nie zachowało? Ale oprócz tego są tutaj należące do zbiorów Muzeum tamtejszego, śląskiego, przedmioty, które mogą Państwo zobaczyć, sięgające XVIII wieku i wcześniejsze. Zresztą są tutaj, oprócz tej skarbonki, tutaj są kazania Dąbrowskiego, wydanie z 1766, ale wiemy, że na wystawie były też starsze wydania. To jest tylko część, powiedzmy sobie, rzeczy, które się udało znaleźć. Jest tutaj również tłumaczenie Marcina Lutra, ale także jest, proszę Państwa, co cieszyniowcy znają, wydana w Brzegu w 1716 roku książka Wierność Bogu i Cesarzowi, o której sobie można było fajnie przypomnieć w czasach pandemii, bo tam jest opisane, jak pandemia robić i co robić. To jest bardzo ciekawa rzecz Mutmana, który był związany z Cieszynem i to się znajdowało również w zbiorach. Więc to są, tu jest ta część ewangelicka, natomiast powyżej oczywiście sztuka ludowa, umieściłem nad ewangelicką częścią te obrazki na szkle malowane, ale są również ze zbiorów właśnie Towarzystwa, wszystko tu jest. Natomiast ciekawy to jest właśnie ten ornat. Niektórzy się krzywią, a czemu on tak plecami stoi? Bo w czasach, kiedy był używany, to ksiądz stał plecami do wiernych, żebyście Państwo też zapamiętali, a poza tym jest ładniejszy z tej strony, w lepszym stanie zachowany. On jest wykowany ze skóry i z tego, co dobrze się orientuje, najbliższy tego typu oka znajduje się w Krakowie, na Wawelu. Więc to jest też taki ewenement. W zbiorach znalazły się również relikwiarze różnego rodzaju.
I ten należący kiedyś do Teodora Bulika, a teraz należący do Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ma relikwie Jana Nepomucena tutaj. Tak w opisie jest napisane, że miałoby się to tam znajdować. No i taka ciekawostka. Tych relikwiarzy jest tu kilka, to jest jeden, tu jest drugi i tu jest przy Katarzynie są kolejne relikwie. Skąd to Bulik ściągał, od kogo to pozyskiwał, to jemu pozostaje. Więc to takie ciekawostki ten Teodor Bulik ściągnął i jak pokazuje, również Towarzystwo Ludoznawcze miało bardzo szerokie spektrum tych rzeczy, które tam znajdowały się w tej kolekcji. No plus obrazy, między innymi XVIII-wieczne ofiarowanie dziesiątka Jezus z świątyni z naszych zbiorów, to jest dział sztuki, czy ukrzyżowanie Chrystusa, a nawet też ze zbiorów Bulika żegnaczka przedstawiającą Weronikę z odbiciem twarzy Chrystusa. Ona się znajduje w dziale fotograficznym. Niektóre eksponaty, proszę Państwa, znajdują się również na ekspozycji stałej. Gdyby Państwo chodzili, ja to przeproszę, to się znajduje na korytarzu. Tylko już nie ma tych takich łuków, to jest tylko sam... Tak? Dzięki temu, że zostało to przywiezione na tą wystawę, o której tu kolega cały czas pięknie mówi, to dzięki temu się to zachowało. Po prostu było to tak w zniszczonym stanie. Państwo pewnie znacie ekspozycję i stałą naszą. Dzisiaj właśnie ten obiekt tam jest połączony. Te ramy, które są, to zostały gdzieś chyba w XVII wieku zrobione i to zostało oprawione i podzielone właściwie ta scena. Ona dzisiaj jest tak, jak pierwotnie była, czyli połączone są te dwie części z sobą, bo tak to powinno być. To jest wielka rodzina Matki Bożej ze Stonawie, ze starego drewnianego kościoła w Stonawie. Wtedy, kiedy organizowano wystawę, kiedy ksiądz Lądzin objeżdżał również kościoły i stamtąd przywoził pewne rzeczy, stał jeszcze drewniany kościół w Stonawie, on był na cmentarzu, się znajdował, ale obok, niedaleko wybudowano nowy, taki neogotycki, z cegły kościół. I prawdopodobnie, gdyby ksiądz Lądzin tego wtedy nie przywiózł na wystawę, to byśmy już tego pięknego zabytku nie mieli. Trzeba jeszcze pamiętać, że Lądzin miał pod ręką zbiory mającego powstać Muzeum Diecezjalnego, które ostatecznie później w 20 latach zbiory pojechały do Katowic. I co go też załamało, bo nie chciał utracić tych eksponatów, bo on twierdził, że są po prostu związane ze Śląskiem Cieszyńskim, powinny zostać. Zresztą były pomysły, żeby te zbiory Polskiego Towarzystwa też wywieźć poza Cieszyn. On się na to nie zgodził, bronił tego jako takiego bardzo ważnego dziedzictwa lokalnego i to trzeba zostawić. Praktycznie zbiory, które to on się głównie tym opiekował. Tak jak mówiłem, poza okresem, kiedy mu Bulik pomagał, to on to cały czas, na ile mógł, na tyle się tym opiekował, bo trzeba pamiętać, że był szefem Gwiazdki Cieszyńskiej, redaktorem, działał w organizacjach politycznych, plus był burmistrzem Cieszyna przez pewien czas, był posłem. Nie wiem, gdzie ten człowiek miał czas na to, żeby jeszcze... I pisał teksty z historii. Gdzie on, jak znajdował ten czas na to, żeby jeszcze, nie wiem, napisać informacje do Gwiazdki Cieszyńskiej na rzecz Muzeum Śląskiego ofiarowali. I to za każdym numerze Państwo przeczytają. To jest skarbnica wiedzy też, skąd niektóre eksponaty pochodziły. Bo jest również na wystawie przedstawiony jest również inwentarz, który był stworzony prawdopodobnie spod jego ręki, wyszedł, gdzie spisał te eksponaty, które udało mu się. On nie zdążył tego zrobić. Między innymi. Zwykły materiał, bo dzisiaj większość tych kościołów nie istnieje już. Dosyć dokładnie opisuje, co w tych kościołach się znajdowało, także niesamowity człowiek. To chyba tyle na dzień dzisiejszy, bo i tak miało być krótko, a chyba z 2 godziny już opowiadam. Ale chciałem pokazać jak gdyby ten kontekst, w jakim powstawało to muzeum śląskie, które ostatecznie skończyło w tym budynku. I dzięki niemu mamy bardzo fajne zbiory, jak Państwo widzą. Myślę, że niewiele muzeów może się pochwalić wydaniami Biblii Wujka, czy powiedzmy banknotami z powstania Kościuszkowskiego, czy relikwiami Nepomucena, czy innymi artefaktami związanymi z religią ewangelicką. To właśnie dzięki
właśnie temu towarzystwu wyrodoznawczemu się udało zrobić, bo kiedy wróciła działalność błogosławionego dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra, praktycznie działalność tej organizacji Polskiego Towarzystwa Wyrodoznawczego opadła. Oni jak gdyby znowu wrócili do swoich innych rzeczy w ramach tego stowarzyszenia. To tyle, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego wieczoru. I jak możecie Państwo, informujcie innych, że jest taka wystawa, że warto ją zobaczyć. Wydaje mi się, że są tutaj ciekawe eksponaty, warte uwagi. Dziękuję bardzo za uwagę.